W dzisiejszym odcinku z gry Minecraft wraz z moimi przyjaciółmi Szakiem i DJ-ką będziemy tworzyli najdziwniejsze przedmioty w grze Minecraft. Więc moi drodzy, musicie oglądać odcinek do samego końca, żeby na końcu napisać, kto z nas wygrał i kto stworzył najdziwniejszy przedmiot. Wy też dzisiaj dla mnie coś przygotowaliście, słyszałem? Sprawdźmy, co to takiego jest? Ryba i karta walet. Okej, teraz wystarczy to połączyć. A można to połączyć stawiając łapeczkę w górę, więc klikaj. Naga pół ryba? Chodzi, że walet bo nago i wychodzę. Oficjalnie, moi drodzy, chciałem ogłosić, że wygraliście dzisiejszy odcinek. To było najdziwniejsze, co w życiu mnie spotkało. Jeżeli stwierdzicie po tym odcinku, że świat jest dziwny, no to zapraszam wszystkich na pixyshop.pl. Tam na pewno nie znajdziecie niczego dziwnego. Tam są po prostu same kozackie koszulki. Link w opisie. No dzień dobry panowie, co to za spóźnienie? Jakie spóźnienie? Halo, halo. Czy jestem na czas, halo, no tak, no to jest 8 rano, dopiero słońce wschodzi. Co pani? No. Ja tu już czekam na państwa od 15 minut i mielibyście dzisiaj przyjść wcześniej, bo dzisiaj mamy wyjątkowe zadania do zrobienia, nie jak, pamiętacie? Jakie? Czekaj, mieliśmy coś chyba... Głupie przedmioty stworzyć mieliśmy, słyszysz? Znowu jesteście nieprzygotowani? Jak nie? Wszystko przygotowane, przy pani. Ton. Wszystko jest. Jak coś, to on. On ma kija w ręku i to on. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałem. Dobrze. Okej, okay, ja dobrze, wierzę wam. W takim razie, żebyście... Ej, proszę się nie bić, bo zaraz każdy po uwadze dostanie... Tak, kończą w tej dziesiątki. Dobra, ty, role się odwróciły, teraz ona tutaj nam grozi. Czujesz to? Proszę mnie nie przekrzykiwać. Tak, dobrze, przepraszam, to milczę. Słuchajcie, na początek poproszę o podejście do tablicy pana najbardziej tutaj takiego hej do przodu, czyli pan Marchlewski, proszę postanąć. Bardzo, tak bardzo jest. Ładnie, bardzo ładnie. Oklaski dla pani, tutaj co dyrektorki. Co pan dla nas dzisiaj przygotował? No, słucham. No. Ja dla nas przygotowałem. No. Dobra, pamiętam, uwaga, ja przygotowałem dla nas karabin. O! Karabin? O, właśnie, tak. Ale uwaga, to jest karabin emotkowy. Takie emotki, co macie w telefonach. A, to jestem w stanie to zrozumieć. Hej, jak to się tworzy, Marchlewski? No każdy bierze takie swoje fanty. Dobra, teraz wam pokażę, jak to stworzyć. A więc uwaga, stajecie w takiej pozycji jak ja. No. Czyli wyprostowani ładnie. Tak. Wrzucacie przed sobie kuszę. Okej. I wrzucacie barwnik. Tak. Potem gwiazdkę neterową. Okej. I blok żelaza. I nam powstaje, tak? To czekaj, teraz ja spróbuję to zrobić. O, mam. Proszę bardzo. Hop. Ale ładnie to wygląda. Co to jest za karabin? Emotkowy, tak? O kurde, przegiąłem. Co ty to zrobił? Zestrzeliłem po nogi. Co? Jakie serduszka poleciały, znowu? To się leczysz jak serduszkami, bo pod F, literką F zmieniasz sobie. Aha. To czekaj, teraz chciałbym... Haha, założyłem ci okulary na twarz. Ty mi też. Emotkowe okulary, widzisz to? Zobacz! Nerd! Zobacz, jak wygląda! No, to nie są okulary nerda! Są kozaka okulary! Szaku, zakładam ci okulary tym pistoletem! Jaki Zorro! Jak prawie... Coś jeszcze tutaj można zmienić? Ej, umieram! Przez magię, umieram! Nie wiem, o co w tym chodzi, pistolecie! Po to macie serduszka i się leczycie, patrzcie, i leczę cię! Uleczyłam się, no! Fajne to było, wiem, okulary na nosie, a teraz tak jakoś, nie wiem, dziwne to jest takie... Patrz, pst, do zabijania nauczycielek, patrz! A po co są te leki? Do zabijania nauczycielek? Do czego, Marchlewski, do czego? Pada! Nie, jeszcze Rybczyńskiego, że zajechał przy okazji. Ja bym, proszę panią, nie chcę tutaj na pani w ogóle zdanie w żaden sposób wpływać, ale na pani opinię tylko, ja bym już matę postawił za to. Co byś postawił? Bo to jest niedorobione. Nie, no takie słownictwo na lekcji, proszę. I jeszcze w okularach siedzi na lekcji. I głupi ma uśmiech. No jedynka. Widzisz, jeszcze zamach na panią chciał zrobić w postaci zombiaka. Czekaj, dam mu te oksy. Ma okulary, dobra, dwójka z plusem, bo śmiesznie wygląda. Creeper! Brawo. Po prostu brawo. Ja chcę za to szóstkę. Ja bym kazał mu przyjść z rodzicami jutro. Ale to nie byłem ja. Ja się chcę zapytać coś, uczniowie. Tak. Nie chcieliście mi powiedzieć, do czego są te jajka? To był jakiś podstęp, to był jakiś plan tutaj na mnie, zamach chcieliście zrobić? Tak. Nie? No, super. Jedynka. Okej. Okay. Ale co, ja nie powiedziałem tak, to on powiedział. To teraz ja ci, szatak, daj przygotowanemu się pochwalić, co zrobił. Byliu, uwaga, wąski w pasie Herobrine. Słyszeliście o Herobrine? Nie. Okej, okay, to ja radziłbym ubrać pierw tutaj diamentowy secik. Od Rybczyńskiego, stary jest kowalem, pek, jestem ubrany, wyglądamy teraz epicko. Okej, to teraz bierzemy naszego
Pąskiego w pasie Herobrine. Zapraszam, zapraszam, nie bójcie się, spokojnie, Herobrine nie jest wcale taki zły. Nie jest wcale taki zły. Dobra, ja już... On jest tylko po roku w Rosji, rozumiecie? On jest po przejściach, chłop. Ja już wam pokażę, jak takiego Herobrine'a przywołać. Stawiamy tak klocuszki. Później robimy coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Obsidian? On zanieczyszcza środowisko, proszę pani, proszę wziąć to pod uwagę. Kryształ? Widzę. I uwaga, jesteście gotowi? Nie. Przywołujemy Herobrine'a po roku z Rosji. Ale dzieci tylko wierzą w Herobrine'a. Uwaga, zobaczcie, co się dzieje! On za chwileczkę się pojawi. Uważajcie, bo on jest naprawdę groźny! Co jest? I on jeszcze mnie goni. Widzicie, że jest po roku w Rosji, bo jest taki chudy, on tam schudł. Ja dziękuję, jak on wygląda! Dostał ciosa! Gdzie on jest? Ej, nie ma go! Gdzie on jest? Dostał ciosa, ale znikł! Farela bije za farelem! Dobra, jest! Jest! Uderzą go! Dostał! Farel ciosa! Zniknął! Gdzie on jest? Za tobą jest, niewidzialny za tobą jest! Leję go! Chodź tu, chamie! Znowu dostał! Dawaj, kolejemy! Nie no, kurczę, chyba wiecie co? Nie poradzimy! Sobie z nim. Właśnie. O, padłeś! Tak, też myślałem. I on też chyba padł. Tak! Tak! Dobra! Tak! Nie ma Łatwiutko! Co my chcecie za to postawić, proszę panią? To wezmę pod uwagę, mam głowę Herobrine'a, także... Do czego to miało zmierzyć i służyć? Do zabicia nas? Nie, to był boss. To był boss, którego ciężko jest pokonać. I dzieci wierzą w Herobrine'a. Aha, czyli udowodniłeś teraz, że on istnieje i że... Tak! Ta legenda jest prawdziwa. Tak! No dobra, mogę to uznać, no, ale, ale no nie zaskoczyło mnie na tyle, żeby ci postawić pozytywną I Marchlewski w końcu wygląda jak człowiek. Dobra, pała! Szmata dla niego. Dostajesz jaka szmata? Dwa plusik. Jedynka i tyle. Okej. Dobra, no to teraz panowie ja pokażę wam, co ja przygotowałam. No dobra. Pani psycholożka nam pokaże, no. Okej, zacznijmy od 3 w 1. Okej, co to może być 3 w 1, proszę panią? Do 3 potrafię liczyć, ale raz, to dwa. To jest nieszkodliwe. Powie 3. Nie to co wasze przedmioty. Wasze przedmioty są bardzo szkodliwe. Proszę dobra, bardzo. Dobra. Tak. Szkodliwy. Tak. I tak. O! I proszę bardzo. I proszę to postawić. Co niby to jest? Okej, to jest teraz takie dziwne złudzenie. Zobaczcie. Niby jest tutaj tak wypukły, tutaj wklęsły. Magii. On jest w końcu wypukły czy wklęsły, proszę pani? Dziwne jakieś. On jest i taki, zależy jak to spojrzysz. O, teraz się pali! Każdy chciałby mieć coś takiego na chacie. Tak, ale nie wiem po co. Ja bym nie chciał, mówiąc szczerze. Ja się boję takie coś mieć na chacie. No, także pała dla nauczycielki. Dla nauczycielki pała? Bardzo, ale ja tu rządzę tutaj. Znikło! Nie no, zepsuliście! Znikło. Dobrze. Dobra, ja w ogóle o nic nie dbacie. Powiem tak, tego nie było. Okej, bardzo dobrze zrobiłeś, Marchlewski. Jestem z ciebie dumny. Wywal to. Teraz może przejdźmy do poważnych uczniów, czyli do rybczyńskich. Nie, teraz Marchlewski, to jest Marchlewski, poważny uczeń. Dobra, niech będzie Marchlewski, no dobra, niech będzie. Gwiezdną szczapkę masz? Co to jest gwiezdna szczapka? Bierzecie to wszystko po kolei. Okej, okay. Właśnie, patrz, co to tutaj jest? Tutaj mamy taką świątynię poświęconą dla naszej sztabki specjalnej. Dobra, no. I uwaga, rzucamy, nie raz, trafcie w lawę. 2, 3, ale to skomplikowane, 4! Wow! Wow! Brawo, Rudy. Ale to o to chodziło. Ale żeś mi zaimponił, ci powiem. Powiem ci tak, to wezmę. Jestem z ciebie dzielny. Raz, dwa, trzy i 4. Dobra. Nie bądź za dzielny, rzucasz sztabkę. Rzuć miecz najpierw, ten który masz, diamentowy. Ale też tutaj? Nie, tu obok, gdzieś obok. Okej, okay. Rzucamy miecz diamentowy, uwaga. Tak. Hop. I rzuć na niego sztabkę. Wow! Wow! Proszę to oddać. Ale to nauczycielka złodziej. I co ten miecz ma? Pensja, widzę. Proszę mnie patnąć. No, 3 serduszka. On nic nie robi. No dobra, ale to nie jest koniec. Chodź jeszcze do mnie, zapraszam. Jeszcze nie no koniec? No to umiesz tam taki przedsmak, chodź. Okay. Ty masz wszystkie narzędzia. Tu już mamy porobione takie. Każde narzędzie posiada super moc. Okej. Okay. Śmiało. No ci powiem, że teraz żeś mi znowu zaimponił. No i dobra. A więc uwaga, zacznijmy od kilofa, bo ja lubię kopać. Wy o tym dobrze wiecie. Ale nie mamy tutaj, może od łopaty. Mamy za dużo piasku. No od łopaty, dobra. I patrzcie, jak się kopie. Co? Wow! Co? I patrz teraz kilofem. Nie. Widocznie piaskowiec jest oporny. Ta, piaskowiec jest... Spodziewałem. Wow. Nie kopcie pod siebie, bo spadniecie na dół, nie? Nie. Ej, przestało działać. Ale... Nie rób mi tak! Co tu się wydarzyło? Ej. Okej, bo my kopaliśmy cały czas! Ale bo to tak działa! To tak działa! Zobacz na to! Nie widziałem!
BUM! I się zawala świat! Ale to jest kozacki item. To się szanuje, jak nie znane szóstki, to wychodzę. Nie no, to się szanuje, to prawda. Wow, wow. Piękna sprawa. Dobra, ja nie wiem, gdzie ja jestem. Bye, ja bye. Kopię diamenty. Ej, Creeper nas goni. Ej, weź go! Poszedł na duprawie, Full Dimension skinął. Spadaj! Ale że ty umierasz, Bambiku, i spadłem. Dobra. Fajny killowy, ale niebezpieczny. No dobra, nawet fajne, dałbym dwójkę z plusem. Dobra. Co? Nie, dobra. Nie no, pani. Dogadajmy się, o musi przyjść na tą poprawkę we wrześniu. Musi. Kurczę. Wyjdę z klasy, przysięgam, ostatni raz mnie tu widzicie, jak dostanę dwóje. Dobra, to jest taki wynalazek przyszłościowy nawet, więc tutaj mogę zwiększyć o... Bo to była koparka kryptowalut ponoć miało być. Tak, pierwotnie. Truja. Okej, okay, truje. Jaka truja? On to jest jakiegoś Herobrine'a. Okej, to proszę panią, moim idolem jest Elon Musk. W sumie ja jestem taki sam jak Elon Musk, tylko że jestem biedniejszy i młodszy. Biedniejszy, młodszy i głupszy. Rozumiecie? Ty jesteś Jelonek Musk. Jelonek Musk jestem. Więc moi drodzy, postanowiłem, że wykorzystam jego hasło marketingowe To the Moon i sam stworzę swoją rakietę. Nie, no ja się boję. Proszę wziąć tutaj schemacik ze skrzyneczki. Każdy ma? Tak jest. No i nie wiecie co to jest, chodźcie za mną, chodźcie za mną. Przygotowałem dla was tutaj dzisiaj challenge. Przyprowadziłem was po to tutaj, bo to jest schemat mojej rakiety. Przypomina wam rakietę? Prędzej bałwana. Prędzej bałwana, może być bałwan, słuchajcie. I to jest rakieta SpaceX, patrzcie na to. Stawiamy sobie to tutaj, przykrywamy piaseczkiem, okay. Dziękuję. I proszę na to najść. Okay. I trafić nie do Bajorka. Trafiaj do wody, bo będzie jedynka! Dobrze, ładnie. Jak tam było na księżycu? Ja bym pałę postawił, to jest straszne. Dobrze, to teraz pani dyrektorka, proszę tutaj wstanąć na to i trafić do wody. Poszła! No jest, nie trafi, nie trafi. Uwaga, 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 uwaga! Ale po dyrektorce. To teraz ja, uwaga. Trafię w najmniejsze. Ja wracam. Tak, w najmniejsze. Wracam z kosmosu! Jeszcze raz. Skoro wiecie, na czym polega już moja rakieta i jak lecieć na księżyc, teraz jest przygotowany challenge. Każdy, kto na to nabiegnie, krzyczy To the Moon i trafia do któregoś z bajorek. To bajorko jest duże. Pierwsze i pojedziecie za ile punktów. Dobra, on za 3 leci. Dobra, nie trafiłeś. Więc bez punktu. 1 punkt, 2 punkty, 3 punkty. Celuj pani. Poszło! Trafi za 3. To demon! To ładny to demon. To wystarczy, że ja teraz. Ej! Walnę sobie za 2 i wygrywam. Ale no, to demon! Lecę. Trafiam. Nie! No, ale żeś trafił. O Jezu, dobra. Proszę, powtórka. Robimy dopóki ktoś nie wygra. Nie było to demon! To demon! Dobra. No nie. Teraz ja. To the moon! Teraz ja miałam być! No ale trudno, nie jestem dżentelmenem. 2 punkty! Wow, dobra. Ej, no nie, to no, demon! 2 punkty. Poszła. To demon. Zwycięzcą jestem! To the moon! Lecę, zwycięzcą będę. Trafiam. Nie no, za daleko. Nie trafisz. To the moon! No prawie! Ja już tam z włokami wpadam. Trafiłabym! Oszustwo! To the moon! Ale jaki kanciarz. Dobra, jedynka dla niego. Ja się nie bawię, koniec tego. Yes! To jest! Nie, oszukałeś. Dawaj, Rudy! Dyskwalifikacja to już była dawno. Panowie, przygotowałam dzisiaj dla was tort, bo koleżanka z klasy ma urodziny, ale dzisiaj jest nieobecna, więc wy możecie zjeść za nią tego torcika. Jesteście głodni? No dobra, Ja w sumie jestem głodny chyba najbardziej. Proszę bardzo, śliczny, co? Okej, zajadamy. Tylko świeczek brakuje. Wow! To tak szybko! Co to, zjedliśmy wszyscy? O co chodzi? Uwaga, z nieba lecą! Co to ma być? Uciekam! Tam! Placki lecą, chowam się! Zjadam je wszystkie, zjadam! Nie no! Jedzcie! Zginąłem! Nie da się, nie da się jeść! Co to ma być? Deszcz placków? Zgramy! Fontanna dobra. Placków! Ja uciekam! Dobra, mam czas. Ładuję do kieszeni jak najwięcej! Ja czuję się tutaj oszukany, ta pani jest wiedźmą. W Jasiu i Małgosi też wiedźma kusiła cukierkami.
Widziałeś, co się stało? Cały z piernika z czekolady. Tak, tutaj jest teraz cała mapa z piernika i z czekolady. Pięknie. No to jedynka, nie ma za co. Także, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, stawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na kanał JJ oraz Szaka. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!